Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju w ramach współpracy z Wrocławską Akademią Sztuk Pięknych organizuje co roku wystawę czasową z cyklu Grafika Młodych. W tym roku przypadła już 10. jubileuszowa edycja tego cyklu. No, równo 10 lat temu otwieraliśmy pierwszą taką wystawę. W tym czasie, w ciągu tych ostatnich 10 lat zaprezentowaliśmy grafiki kilkudziesięciu już młodych artystów, absolwentów, teraz już absolwentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wielu z nich to tutaj w naszych murach, w murach Muzeum Papiernictwa prezentowało publicznie swoje prace, być może nawet po raz pierwszy. Teraz są to w większości artyści uznani, których prace pojawiają się na licznych wystawach. W związku z tym cieszę się, bardzo się cieszę, że Muzeum Papiernictwa ma jakiś taki niewielki kamyczek, a może w niektórych wypadkach wielki kamień wręcz nawet, w budowaniu kariery no już kilkunastu, kilkudziesięciu grafików na Dolnym Śląsku. Uroczystego otwarcia jubileuszowego wernisażu dokonał burmistrz Dusznik Zdroju Piotr Lewandowski. Miasta powitać i mam nadzieję, że to nie będzie, tak powiem, ostatni raz, kiedy będziecie gościć tutaj w tych murach. Autorem pomysłu cyklu wystaw grafiki młodych jest szef pracowni grafiki Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju Artur Goliński. Prezentujemy tutaj co roku pracę studentów 5. roku, czyli dyplomantów Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu z pracowni prowadzonej przez profesora Przemysława Tyszkiewicza. To są jego studenci i co roku zapraszamy trzy osoby do zaprezentowania swoich prac. Muzeum Papiernictwa, wiadomo, zajmuje się głównie papierem, sztuką papieru i grafika jest takim specyficznym rodzajem sztuki, dla których podstawowym, takim głównym podłożem jest papier. Stąd prezentujemy tutaj prace graficzne. Swoje prace zaprezentował Mateusz Dąbrowski, który w wielkoformatowych akwafortach zaprezentował grafikę z motywami historycznymi i fantastycznymi. Są to w tej chwili cztery akwaforty wielkoformatowe o wymiarach 170, przedstawiające taką fikcyjną bitwę pod Wieprzem. Starałem się zawrzeć w tym troszeczkę dowcipu, zabawy takiej. Po prostu lubię, kiedy jakby jest więcej, nie tylko jakby sam obraz, ale i też można zaciekawić widza troszeczkę jakimś takim, po prostu oferować mu pewną dozę rozrywki. Kolejną artystką była Katarzyna Głód, która tworzy głównie w technice suchej igły, a tematyka prac jest związana z kobietą i jej cielesnością. Dlaczego akurat ten temat, że pani się kobietą zainteresowała, a nie na przykład mężczyzną? To nie do końca jest tak, że kobietą, bo są też, tam jest też moja książka, będzie można sobie obejrzeć, złożona ręcznie i tam też zawierają się grafiki z ujęciem męskiego ciała. Ale przyznaję, że dominująco portretuję właśnie kobiety, bo wydaje mi się to ciało bardziej wdzięczne, być może o to chodzi. To też jakoś tak wynika z tego, że ta linia u kobiety i wszystko to, jak ciało jest zbudowane, jest bardziej płynna i jakaś tak bardziej odpowiada temu, co gdzieś tam ja czuję. Trzecim artystą był Sebastian Łubiński, który w swoich pracach posługuje się technikami druku wklęsłego, a tematyka prac jest zbliżona do abstrakcji, w których snuje rozważania o człowieku w zderzeniu z absolutem. To jest jakiś taki sentyment czy słabość do formy, którą te prace przyjmują, która gdzieś jest też bliska mojej osobowości i mojemu jakiemuś, nie wiem, mojej wrażliwości chyba. A jeżeli chodzi o tematykę, no to w sumie cała moja, nie wiem, dorosła twórczość, czy nawet po prostu życie podsunęło mi też. No, refleksje, filozofia, właściwie wszystkie dziedziny, w których jakoś tam się rozwijałem, składają się na to, co akurat prezentuję tutaj na tych pracach. Także to jest taka ogniskowa w sumie moich zainteresowań, pasji, jakichś trosk, problemów, wszystkiego tak naprawdę. W Dusznickim Muzeum prezentowane prace były przez studentów pracowni Intaglio, kierowanej przez profesora Przemysława Tyszkiewicza. Tak pracownię prowadzimy, że u mnie najważniejszy jest ten warsztat. Ja tego uczę. Uczę studentów też dobrego smaku artystycznego, ale to, co oni już później wypowiadają poprzez ten warsztat, to już jest zupełnie inna sprawa i bardzo indywidualna. I dlatego to jest taki, jak ja już powiedziałem, taki dla nas poligon doświadczalny, ta grafika młodych, która się tutaj odbywa,
przed dzień dyplomu tych młodych artystów, czyli bo oni zaraz za 3-4 miesiące będą bronili dyplomu magistra sztuki. Jest to pierwsza taka przedpremierowa wystawa, gdzie oni mogą zobaczyć, co do tej pory zrobili, jak to wygląda na ekspozycji. Jesteśmy daleko tutaj od Akademii, więc nie ma fal startu, nikt tego nie zobaczy wcześniej i jest to bardzo cenne do obejrzenia. Patronat honorowy nad ekspozycją objął rektor Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, profesor Piotr Kielan. Wystawa czynna będzie od 6 marca do 19 kwietnia bieżącego roku.